Hejka, z tej strony Astrea. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie ruiny. Tu zaraz na początku, jak wyjdziemy z plaży, mamy ruiny. Tutaj były te drzwi właśnie do ruin prowadzące, ale one były zamknięte. Spróbujemy więc inną drogą. Wejść do ruin tak naprawdę jest kilka, idziemy sobie oczywiście głównym. You both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we stop. Got ourselves competition already. That's our ship. Możemy użyć siły, której nie mamy za dużo. Perswazji też nie grzeszymy. Oszustwo to samo co perswazja, bo tak potucharyzm akurat ma wpływ. Ale chcemy walczyć tak naprawdę, więc wybierzemy sobie inną postać. Rozdzielimy sobie i rozstawimy, szykując się do walki. What now? Astarion pójdzie koło maga. Jak ten mag chodzi? Aż tam. Zobaczymy na koniec, później jak podejdziemy Lazel, gdzie mag będzie. Tak. Zmieniam na broń w zwarciu. Ponieważ jeżeli wtedy przeciwnik będzie chciał odejść, zawsze możemy zareagować i go zaatakować. Dobrze, tu jest. No to. Nie jestem dla was konkurencją, jestem zniszczeniem. You're all hot air. Think you can get us to leave that bounty to you? Not a chance. What are you lot waiting for? Get her! No tak, mag pierwszy może. No, oczywiście zapomniałam o zbroi maga przed walką. Zrobimy sobie taki mały myk. Ach, niestety za blisko stanęłam Lazel. Ale nic straconego, podniesiemy sobie ją. Let's turn someone inside out. Gdzie jest mag? Za mało punktów ruchu, ale spróbujemy sobie skrócić drogę. Czasami wystarczy. Nie, no niestety. Musimy użyć sprintu. Sam siebie kwasem potraktował. Siedemdziesiąt. Tam chyba nie trafimy. Trafimy. To lepiej wykończyć maga. Tarcza wiary. Podejdziemy, żeby musiał w razie czego odsunąć się od nas. A ta niech już sobie poleży do końca walki. To będzie chyba najlepszy wybór jednak. Magiczny pocisk. Bye bye. Szybko, łatwo i przyjemnie. A to dlatego, że tu od razu dwóch zginęło. Pobudka. Żeby nie zapomnieć. Pozbierajmy sobie drop. Pieniążki kochane zawsze się przydają.
chyba. I melon. A przynajmniej kawałek. Zobaczmy, co tutaj jest na tabliczce. Time and the elements have left the plaque unreadable. Łopata. Co tutaj za książka? Talizm wróżenie bez magii. Robię serię filmików z książkami z Baldur's Gate 3. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ich treścią, zapraszam tam do obejrzenia. Takie małe utrudnienie. Wejść jest, tak jak mówiłam wcześniej, kilka. Tutaj drzwiami i tego użyjemy, ale pokażę wam jeszcze inne. O, już wiemy, po co łopatę dostaliśmy. Tutaj jest właśnie wejście. A stariony możemy sobie wytrychem spróbować otworzyć. Easy. Easy. Jest to trudne dojść do otworzenia, bo aż 20 potrzeba. Mamy bonus 8-11. No może się uda. 8-11 bonusu i 12, super. Jak próbujemy otworzyć ponownie, to uważajmy, żeby nie zużywać inspiracji, tak? Lepiej użyć narzędzia złodziejskie. Jeżeli nam się teraz nie uda, to nie będziemy marnować więcej. Bo i tak sobie to otworzymy z drugiej strony. Na początku tych narzędzi nie ma dużo. Później oczywiście już tego nie brakuje. Ale do kupienia są dość drogie, tak szczerze. Wracamy więc do drzwi. Mogliśmy tam skrótem iść. Ale kulturalnie wejdziemy frontowym wejściem. Can't give up now. These boots have seen everything. Have you given up? Everything all right out there? Spróbujemy występów albo oszustwa. Taki sam minus tutaj mamy, więc... Oszustwo. Sępi kozioł uruchomił jakąś pułapkę. Potrzebuje pomocy natychmiast. Nie udało się. Zobaczymy, co się stanie, jak sfejlujemy. Let's crack it open. No tutaj tylko 7 potrzebne, a 7 premii mamy. Jedynie jak jeden wykulamy, to sfejlujemy. No one stopped me yet. Jeszcze raz sobie zrobimy krótki odpoczynek. Od razu pułapka. Nie wiem, dlaczego skoczyły. Wrogowie więc się nas spodziewają tutaj. Ładnie czekają. A my sobie zrobimy... Zobaczymy jeszcze jak... Zrobimy sobie odpoczynek długi.
Shahi! Come closer. Nie sądziłam, że ci zależy, Lazel, tak? About you? No. Dry skin. Clear eyes. You do not suffer. You flourish. Disturbing. Dlaczego moje dobre samopoczucie miałoby być niepokojące? Abominations grow inside us. Our bones should ache. Our mouths should bleed. Yet we thrive. It is madness. Keep your rest short. Time is not our ally. Let's be on my way. Odpoczniemy sobie tyle, ile będzie potrzeba, prawda? Możemy uciekać stąd. Wprawdzie oni się nas spodziewają, ale postaramy się mimo wszystko skorzystać z elementu zaskoczenia pewnego. Później sobie tu pozbieramy, tu jedzonko. Keeping low. To najbardziej słychać. What is it? Astarionem spróbujemy zaryskować. No, częściowo się udało. Nawet nieźle bym powiedziała. Ale schowamy się nim. Jesteśmy w kombacie. What should I do? Time to push my luck again. Auć, troszkę zabolało. To co my tu zrobimy? Nie zauważyłam tego wroga. Błąd. Najpierw sobie. Krytyk. Szkoda, że nie przy pierwszym ataku. Jest bliziutko. Możemy spróbować wstrząsającego uderzenia, ale zobaczmy. 42, tak jak myślałam. 5-5. Rzucimy sobie tarczę. Słabiutko. Na pewno nie dystansowy atak. Okay.
końcu. Możemy jeszcze spróbować popchnąć. Nie udało się. No nie możemy odejść, bo wtedy nas zaatakuje. Jeżeli tu mamy problem wycelować w kogoś, to możemy skorzystać z portretów u góry. A jak widać, przesuwa się. Chybienie oczywiście. Rzucimy jeszcze leczonko. Szkoda, że nie zginął. No tak. Jemu się udało. Astarion. Blood comes easy these days. Teraz zobaczymy, którego będziemy w stanie zabić. Tego. Zawsze lepiej redukować liczbę przeciwników, niż na przykład ranić tam 5 czy 6. Sobie potkę. Potek nie będzie nam brakowało, także nie ma się co stresować. Oczywiście chybienie. Kwasikiem? Ja spróbujemy ognisko pocisk. Chybienie, no cóż. Nie uciekaj, tak cię dopadnę. Biegniemy resztą teraz. Koniec za blisko, żeby obszarówka jakaś nas nie trafiła. W sensie więcej niż jedną postać na raz. Tu sobie przebiegniemy, ustawimy się. Powiedzmy w tym miejscu. Myślałam, że już będzie bye-bye. Super. Oczywiście o wiele łatwiej jest, jeżeli byśmy oszukali przy wejściu. By nas wpuścił po prostu. Wtedy jedna osoba od nich ginie tam zaraz pod drzwiami.
wrzucimy sobie po to jedzonko tutaj. Kawałek sera z Waterdeep. Ja tutaj do ruin zawsze idę na początku, przed Gajem. Ponieważ na końcu możemy tutaj znaleźć właśnie Marnieja. Normally the patron god is obvious. Not here. A Marniej pozwala nam resetować klasy, nawet towarzyszy także. What's in here? Ja akurat klas nie zmieniam, ale rozdane punkty jak najbardziej. A brief respite. Cursed to put my hands on everything. No lock, no handle. How does it open? Chyba mamy już wszystkie. Zobaczmy sobie. O śmierci i boskości. Przewodnik dla pobożnych. Jak sobie otworzymy, to widać, że jest o Jergalu, Balu, Bejnie i Myrkulu. Porzucona. Już w opisie możemy przeczytać, że jest o kapłance Szar. I co tu jeszcze mieliśmy? Klątwa wąpierza. Perspektywa śmiertelnika, relacje z kryzysu pomiotów Bala. Są akurat relacje wydarzeń, które miały miejsce w Baldur's Gate 1. To tak pokrótce. Kronika kaplicy. You do not recognize the language on the plaque. Co tutaj mamy? Króciutkie. O, dźwignia. Tak myślę, że tamte drzwi właśnie, które były zamknięte. I mam rację. Place reeks of necromancy. Skrzyneczki oczywiście.
Otwieramy, opróżniamy. Kiedyś wszystkie te wazy i dzbanki przeszukiwałam, no ale nic w nich nie ma. Zamknięte. Jak nie tu, no to tu. Pułapka. Ale spokojnie. Możemy sobie po niej chodzić. Oh dear. Someone's left a trap. No i tak troszkę problem możemy mieć. Best avoid that trap. Ponieważ tu jest pułapka, której mi nie zobaczył żaden z towarzyszy. No, ale można to oczywiście obejść. Teraz wam pokażę, w jaki sposób. Bierzemy banek. A weźmy sobie w sumie najsilniejszą postać, żeby było szybciej, łatwiej. I stawiamy tu na studzienkach, tych, na kominach. Można oczywiście porozbrajać wszystko, ale szkoda narzędzi do rozbrajania. Tutaj mamy skrzyneczki, to będzie prostsze. Niestety, na raty musimy. Nie podchodźcie. Dobrze. I bodajże ostatnia. Też musimy jakiś dzban gdzieś jeszcze znaleźć. O, tu jest. Zobaczymy, czy zadziałało. Może nie wszystkimi. To jest jakiś przycisk w sumie. Przy nim staniemy. Kim otworzymy. Let's go. Yeah, let's go. Oh dear. Someone's left a trap. Włączył się tryb turowy. To jak widać są głowy gargulców, które się zaświeciły. Już wyłączyliśmy. Enough waiting. I crave blood. Wyjdźmy. Gdybyśmy nie pozatykali tych otworów, to momentalnie tutaj by była chmurka, którą właśnie te gargulce by mogły podpalić. Nie dość, że toksyczna jest, to jeszcze łatwopalna. Let's get going. No, kliknij się. Tam sobie nie przeszukaliśmy. A nie będziemy się wracać. Później najwyżej przyjdziemy. Tutaj warto sobie oświetlić. But no sign of a struggle. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Tutaj sobie rozdzielimy naszą drużynę po jednej osobie.
Lazel tutaj zostawimy. Przy tym skrybie. Jak już się któryś raz z kolei gra, to już wiadomo, co się dzieje. Że się budzą. No to sobie Astarion zostanie. Będzie miał tych dwóch, a w sumie trzech, bo tu jeszcze jeden na dole jest. No to sobie posępne serce zostawimy, tylko najpierw oczywiście skrzyneczka. Oświetlimy. Still breathing, despite everything. No i pobudka. All hells. Something just woke up. Mhm. Tam my jesteśmy bez komórek czarów. Ale nie będzie źle. Bye. Daj od razu, nic nie masz. Co my z tobą mamy zrobić teraz? To nie ma sensu. O, kwasik. Też w sumie na nieumarłego kwasa tak trochę głupio. Świetną celność mamy, jak widać. Za mało punktów ruchu. No, przynajmniej się zemściła. Nie damy rady dobiec. Ja też nie musieliśmy wcale. Spróbujemy. Przy 10% nawet zdarza się trafić, także. Święty płomień. No. Łatwiej. Biegniemy już. To ciekawe, nie? A Astarion stąd widział. O. Wprawdzie mały procent. Ale zawsze coś.
przewrócić. Ale on ma dużo, dużo punktów wytrzymałości jeszcze. Podejdziesz? Troszkę mało. Rozdzierające rany. No nie na nieumarłym. Całe trzy. Ma klaską walczy. Zabawne. Takie wydłużanie niepotrzebne. Uparcie. Nie chce się dać zabić. No nie dobiegniemy. Dobrze, że chybia. W tobie nadzieja. Jergal. Te pierwsze walki są bardzo łatwe, także tutaj nie musimy tak bardzo się gimnastykować, żeby wygrać. Ale jeżeli bym zapomniała zbroi maga w późniejszych walkach, no to już by był mały problem, bo tracę praktycznie jedną turę. Bardzo fajny naszyjnik. Już mamy rozmawianie z umarłymi. Patrzmy sobie tabliczka. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. No to zobaczmy, kto tam siedzi. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Teraz możemy zapytać się go po prostu tak orzek, kogo masz na myśli? An arbiter of certain matters, but that is not important now. Wilt thou answer my question? Tak, pytaj. So I ask again, what is the worth of a single mortal life? I teraz musimy znaleźć jakąś odpowiedź. Na przykład, śmiertelnicy żyją po to, by umrzeć, jak owce hodowane na rzeź. I to by do nas pasowało. Some do. Yes. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face.
We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Farewell. Nie zapomnijcie sobie zajrzeć tutaj. Między innymi jest moneta duszy, strzały i złotko. Strange coin. I wonder what it's worth. If not over, then through. Porozglądajmy się jeszcze. Jak ktoś nie lubi walczyć, nie chce przechodzić przez całą tą kryptę, to może skorzystać z tego włazu, gdzie tam Astarionem próbowaliśmy otworzyć wytrychem. Wyląduje wtedy dokładnie w tym miejscu. A nie będę teraz wychodzić jeszcze, bo nie przeszukałam grobowców. I jeszcze tutaj są też drzwi z ciekawą bardzo książką. Here we go. To jest właśnie ta bardzo ciekawa książka. Księga umarłych bóstw. Jest na niej kudeczka. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. I tutaj możemy skorzystać z wiedzy tajemnej, z siły lub z inteligencji maga. Największy bonus mamy na wiedzy tajemnej, także wykorzystamy sobie jedyneczkę. Poszukaj magicznej runy, którą można by zablokować. 15 musimy wykulać, bonus jest 6-9. 18. The lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? I możemy teraz, religia, przyjrzyj się księdze z bliska. Oczywiście, że się przyjrzymy. Mamy szczęście. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Jak niektórzy się zapewne domyślają, te trzy imiona to będą tak, tak, te, o których myślicie. A nie, zabrałam jej, a to zawsze 14 złotka. Przeciążymy się. Się zbiera wszystkie śmieci, tak to później wygląda. W sumie to... Nie, łopatę nie chcę przekazać, ale to obojętnie, który ma. Byleby tylko miejsca troszkę było. Dobrze, no to tam jeszcze mam sarkofagi do sprawdzenia. A z wami się już pożegnam i dziękuję za uwagę. W następnym filmiku zwiedzimy sobie Gaj Druidów. Do usłyszenia.